Fish and chips jak z najlepszej restauracji? Potrzebujemy 450 g ryby, na przykład dorsza, którą skrapiamy sokiem z cytryny i odstawiamy. I zabieramy się za ekspresowe ciasto, czyli 200 ml ciemnego piwa, 170 g mąki pszennej oraz odrobinkę proszku do pieczenia. Do tego jedno jajko, pieprz, sól i dokładnie mieszamy. Ciasto musi mieć konsystencję gęstej śmietany. Pamiętajcie, że zawsze piwo możecie zastąpić mlekiem bądź wodą gazowaną. I zabieramy się do smażenia. Rybę dokładnie odsączamy z nadmiaru soku z cytryny i dokładnie maczamy każdy kawałek w cieście piwnym. Rybę smażymy do złotego koloru z obu stron. Rybę kładziemy na rozgrzany olej tak, żeby była chrupiąca i niezbyt tłusta. W tym czasie smażymy frytki, najlepiej dwukrotnie na mocno rozgrzanym oleju i zabieramy się za ekspresowy sos. Cebulkę, szalotkę kroicie w drobną kosteczkę. Możemy zamienić także na cebulę cukrową. Do tego ulubione grzybki marynowane, dowolną ilość. Do tego korniszony, w moim wypadku były to korniszony z odrobinką chili. Na koniec ulubiony majonez. Możemy także go zmieszać z jogurtem. Dodajemy według uznań sól oraz pieprz oraz odrobinkę musztardy francuskiej. Wszystko dokładnie mieszamy i pod koniec dodajemy odrobinkę soku z cytryny. I popularne fish and chips, które serwują w Wielkiej Brytanii, macie gotowe.